Dzień dobry, kochane dzieci. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie zagrożenie niesie ze sobą cyberprzestrzeń i jak straszne są gry komputerowe. Takim właśnie nastawieniem spotykam się dość często w szkołach i w bibliotekach. Zarówno młodzi ludzie, jak i dyrektorzy szkół oraz placówek bibliotecznych często uważają, że przyjeżdża do nich zblazowany terapeuta, który będzie opowiadał, jakie to gry komputerowe są złe, straszne i niedobre. Często też słyszę, muszę przyznać, bardzo miłe opinie, że mam dobry kontakt z młodzieżą, że jestem wobec nich szczery, że mnie słuchają, że chcą ze mną rozmawiać, otwierają się przede mną i naprawdę miło mi słyszeć te opinie. Problem w tym, że wydaje mi się, że jest to chyba standardowe przy pracy z młodzieżą. Niestety sam również pamiętam, jak to było chodzić do szkoły, kiedy przychodziła pani specjalistka i miała opowiadać nam wszystkim o dopalaczach, jakie to dopalacze są złe, straszne i niedobre. I pamiętam, że ta pani mało nie umarła ze stresu na sam wydźwięk słowa narkotyki. My też jako uczniowie słyszeliśmy właściwie tylko, że dopalacze są złe, straszne i niedobre, bo są nielegalne. W konsekwencji nie dowiedziałem się niczego wtedy na temat narkotyków, co to jest marihuana, kokaina, heroina, a przecież także kofeina i cukier, bo on również potrafi być narkotykiem dla wielu ludzi. Innym razem słyszałem gościa właśnie w Brodnicy. Jeżeli ten facet mnie słucha, to serdecznie pozdrawiam, bo kawał dobrej roboty naprawdę robi. Facet opowiadał na temat narkotyków, jak one wyglądają, jakie są rodzaje narkotyków, jakie są ich faktyczne konsekwencje i zarówno młodzi ludzie, jak i nauczyciele słuchali go z zapartym tchem, ponieważ ten facet naprawdę miał wiedzę w tym temacie, świetnie się w tym orientował, widać, że ma związek z ludźmi, którzy biorą narkotyki, faktycznie leczy ludzi, którzy biorą narkotyki i on orientował się w tym i tym od razu zaskarbił sobie uwagę wszystkich na sali. I tu wydaje mi się być problem, ponieważ możemy nie być narkotycznymi ćpunami, możemy nie być ćpunami komputerowymi, ale warto by było zaznajomić się po prostu z tematem, na który referujemy. Co ciekawe, dostałem masę maili i telefonów od różnej maści psychologów i terapeutów, specjalistów, którzy zachęcali mnie, żebym promował spotkania ze specjalistami, żebym nie negował specjalistów i żebym polecał młodzieży kontaktowanie się ze specjalistami, jeżeli przyjdzie taka potrzeba. Tak więc, kochana młodzieży, ja was serdecznie zachęcam, że jeżeli będziecie mieć problem, to żebyście korzystali z pomocy specjalistów. Niestety słowo specjalista nie jest równoznaczne ze słowem psycholog albo terapeuta. No właśnie tu jest cały problem z tą specjalizacją, no bo jeżeli osoba zaczyna zajmować się na przykład właśnie grami komputerowymi, przykład gier komputerowych jest mi najbliższy, no to warto, żeby się troszeczkę orientowała. A spotykam masę specjalistów, którzy niestety się nie orientują. Rozmawianie o typach gier komputerowych kończy się właściwie na zręcznościówkach i strzelankach. Powiedzenie czegoś takiego jak MOBA, MMORPG albo gra survivalowa kompletnie gubi większość specjalistów, którzy nie mają zielonego pojęcia, co to w ogóle jest. Tutaj łyżka dziegciu do tego słoika miodu. Gracze nie są święci, bo bardzo często na spotkaniach, kiedy pytam graczy, czym jest E3, nabierają wody w usta, więc też sami gracze nie mają rzetelnej wiedzy, jeśli chodzi o nasze własne hobby. Nie chciałbym tutaj generalizować, ponieważ są specjaliści, którzy mają rzetelną wiedzę w temacie, są specjaliści, którzy naprawdę przykładają się do swojej pracy, psycholodzy, terapeuci, którzy odwalają kawał dobrej roboty i faktycznie rozumieją temat gier komputerowych i uzależnienia od gier komputerowych. Niestety, z tego co obserwuję, jest to niestety mniejszość. I tutaj niestety pojawia się problem, bo jeżeli młody człowiek przyjdzie do takiego psychologa albo zostanie zaciągnięty przez rodziców, to jest w stanie wcisnąć właściwie każdy kit, jest w stanie owinąć sobie tego psychologa wokół palca, bo psycholog nie zna tego zagadnienia, więc stąpa po gruncie, którego nie rozumie, którego nie rozpoznaje, a w którym gracz jest absolutnym mistrzem.
Więc w tym momencie gracz jest w stanie wkręcić, bo ja się tam rozwijam, bo ja tam mam przyjaciół, bo ja tam uzewnętrzniam się i ja się uczę i bla, 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 bla. W momencie, kiedy młody człowiek przyjdzie do takiego psychologa, który nie zna tematu gier komputerowych, to nawet jeżeli psycholog będzie mówił fajne rzeczy, prawdziwe, że granie 10-12 godzin dziennie, no naprawdę nigdzie cię nie zaprowadzi, to gościu nie uwierzy w to, bo pomyśli sobie, co może mi mówić facet, psycholog, który nie zna gier komputerowych, to on nawet tego nie zna, wyuczył się kilku hasełek i mi powtarza w tym momencie kocoboły. I niestety, chociaż będą te informacje od psychologa prawdziwe, to nawet wtedy psycholog nie wyrobi sobie autentyczności w oczach młodego gracza. I cóż, kontakt zostanie zaprzepaszczony. Wydaje mi się, że to jest ogólnie taki dosyć spory problem społeczeństwa, w którym dorośli ludzie uważają, że młodzież to są ludzie z zupełnie obcej planety, którzy nie rozumieją, co się do nich w ogóle mówi. Uważają, że to są cały czas małe dzieci. A dzieci lubią misie, jak w starej animacji, i lubią też blanty i seks w ubikacji. Bardzo często, kiedy mam spotkania z rodzicami, okazuje się, że wina odnośnie uzależnienia od gier komputerowych spoczywa niestety po stronie rodziców, którzy zaniedbali ten temat. Którzy pozwalali na przykład 10-latkowi siedzieć do 2 w nocy na komputerze, grać non-stop, nie sprawdzali w ogóle, w jakie gry gra na tym komputerze, a potem nagle 10-latek dorasta, ma 15 lat, kompletnie przestaje żyć w społeczeństwie i są wielkie pretensje do wszystkiego. Gry komputerowe są złe, świat jest zły, internet jest zły. Tylko gdzie byli w tym momencie rodzice, żeby porozmawiać z tym młodym człowiekiem? W trakcie jednego spotkania rozmawiałem z 6-klasistami na temat afery Overwatch. W momencie, kiedy 6-klasista, 12-latek zaczął się naprawdę rzeczowo wypowiadać na temat tego, że postać z gry komputerowej okazała się być lesbijką i z tego wywiązała się cała kłótnia w internecie, oczy nauczycieli po prostu były wielkie jak 5 złotych. Padło słowo lesbijka, padło słowo homoseksualizm. Jak ci ludzie w ogóle wiedzą o czymś takim? Kosmos! A przecież młodzi ludzie niejednokrotnie, nawet w sprawach homoseksualizmu, orientują się o wiele lepiej od ludzi dorosłych właśnie dlatego, że korzystają z internetu. Osobiście jestem zdania, że zarówno z Litzbazą, Gimbazą, jak i podstawówkobazą jesteśmy w stanie porozmawiać naprawdę jak równy z równym, możemy porozmawiać na poważne tematy i jesteśmy w stanie traktować się poważnie. I wydaje mi się, że w tym jest niestety cały problem, że traktujemy młodzież zbyt protekcjonalnie. Młodzi ludzie mają za zadanie wysłuchać tego, co starszyzna ma im do powiedzenia, a niestety okazuje się, a raczej stety, co jest zaskoczeniem, młodzi ludzie również mają coś ciekawego do powiedzenia. Dlaczego ja w ogóle poruszam ten temat? Dlatego, że wkurza mnie po prostu taka spychologia. Spotkałem kilkunastu terapeutów, psychologów, którzy w momencie, kiedy rozmawialiśmy na temat gier komputerowych, ludzie, którzy zajmują się na co dzień uzależnieniem od gier komputerowych, pozdrawiam tych ludzi serdecznie, w momencie, kiedy rozmawiałem na temat konkretnych tytułów, usłyszałem w odpowiedzi, że znają raptem Mario, Diablo, GTA. I to jest osoba, która zajmuje się uzależnieniem od gier komputerowych. I nic dziwnego, że później jest taka nagonka na temat gier, bo człowiek, który się o nich wypowiada i dostaje za to pieniądze, nie zna właściwie tego tematu. Przeczytał jedną książkę albo dwie i to jest cały temat. On nawet nie liznął tego osobiście. Wkurza mnie też protekcjonalność nauczycieli. Kiedyś miałem taką akcję, w której rozmawiałem z uczniami na temat internetu, na temat zgubnego wpływu siedzenia non-stop w internecie. I absolutnie było ciekawe to, że kiedy mówiłem do młodych ludzi, że nie należy siedzieć cały dzień przy swoim smartfonie, to nauczyciele w tym czasie właśnie siedzieli z telefonami w ławce na końcu i sprawdzali, co jest na Facebooku. Zupełnie nie obchodziło ich to, co się dzieje na sali, zupełnie nie obchodziło ich to, jak wygląda w ogóle zagadnienie internetu. Uznali, że to jest spotkanie dla dzieci, dla młodzieży, im to jest potrzebne, my już jesteśmy dorośli. Dlatego prośba ode mnie, nauczyciele, psycholodzy i rodzice, wielka prośba, traktujcie młodych ludzi poważnie.
będziecie zdziwieni, jak wiele niesamowitych rzeczy i do jakich niesamowitych wniosków potrafią dotrzeć młodzi ludzie, jeżeli tylko ktoś będzie chciał ich wysłuchać. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że dostałem przynajmniej 20-25 zgłoszeń do drużyny Foxpack i nadal mogę potwierdzić, nadal trwa rekrutacja. Już mam, mogę powiedzieć, dwóch graczy ustawionych, nie będę na razie jeszcze nic zdradzał, ale rekrutacja nadal trwa, jak jeszcze ktoś się nie załapał, to serdecznie zapraszam. A w ogóle to chciałem pozdrowić Celestynów, które odwiedziłem dość niedawno, a które już zadomowiło się na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie. Z mojej strony to wszystko, na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.